Cześć, to kolejny film a propos technologii amerykańskiej, w której zmotywowany ogólnie wpisami na Facebooku, ale i nie tylko, chciałem przybliżyć i pokazać przyczepność i jakość masy Proforma Giant Compound Ultralight, jak też przy okazji pokazać jej zalety i czym ona się różni de facto od produktów europejskich. Pierwszą zasadniczą i najważniejszą różnicą, jaka jest, to jest zastosowanie tutaj żywic nie tylko polimerów, czyli żywic merowych, a również żywic akrylowych i ich kompozycji. I to one w zasadzie, tak jak w każdym produkcie, gdzie występują żywice, to one odpowiadają za jakość tego produktu. Kolejną rzeczą będą komponenty na zasadzie kruszywa kamienia, który jest tutaj stosowany. Nie są to proste jakieś gipsy, wapienie, ale również bardziej szlachetne kamienie typu mika, płażowce, perłowce i jeszcze wiele, wiele innych kompozycji. A jak wiadomo, to właśnie nie jeden materiał tworzy tak jakby tą najlepszą jakość, tylko dopiero ich mieszanka. To są w zasadzie dwie takie najważniejsze różnice, które później wpływają na to, na przykład, że ta masa ma dłuższy czas otwarcia, zupełnie inaczej się szlifuje, bardzo lekko, przede wszystkim w tych pierwszych dniach. To, że jest ona naprawdę bardzo lekka. No i do tego jeszcze jest bardziej elastyczną masą, także wiadomo, robimy na niej od Q1 do Q4, czyli od spainowania po teksturowanie, po całościowe wygładzanie. No i właśnie to wszystko sprawia też, że możemy tą masę aplikować ręcznie, z wałka, czy też metodą natryskową, odpowiednio rozcieńczając tą masę mniej więcej 0,5 litra do 0,7 na całe wiaderko. Jak oczywiście trzeba pamiętać, że przy samym spoinowaniu też należy tą masę rozcieńczyć, żeby taśma papierowa lepiej absorbowała żywicę. Przechodząc do testu, tutaj będę nacinać tą masę, którą mam położoną na szkle, nożykiem takim tapeciarskim. Tak jak było widać, jego grubość to jest mniej więcej 0,5 mm, dlatego teraz zobaczycie, jaki tutaj błąd zrobiłem przy tej próbie. To była już druga próba. Oczywiście najpierw podszlifowałem tą masę mniej więcej tak, jak się dało. Zmierzyłem też grubość samego lustra. Tak jak mówiłem, robiłem to na szkle samego lustra. Tak jak widać, 4 mm z hakiem. Przy nałożonej masie bardzo ciężko było ją faktycznie równomiernie nałożyć na szkle. Za bardzo nie chciałem się jakoś tak bawić z tym wszystkim. Dlatego tak jak tutaj zobaczymy, grubość tej masy była mniej więcej 1,3 mm. I teraz zastosowałem taką metodę, jaką używa się przy sprawdzaniu przyczepności i elastyczności lakierów, czyli nacinanie kwadracików, tak jakby po tej masie, oczywiście do samego szkła. W odległości tak mniej więcej tutaj wyszedł mi milimetr z hakiem, a tutaj naciąłem już trochę większy odstęp, jest bodajże 2-2,5 mm. Dlaczego właśnie ten pierwszy mały wyszedł tak bardzo kiepsko? Dlatego, że grubość tego nożyka to była 0,5 mm, więc tnąc paski po milimetrze, no to wiadomo, że ten prawie milimetr to tak jakby ten nóż rozpychał to wszystko i cała ta masa zaczęła się kruszyć. Tutaj natomiast widać, że jak była już dłuższa, większa przerwa pomiędzy tymi nacięciami, no to widać, że ciężko naprawdę było paznokciem to zeskrobać. W zasadzie nie udało mi się takiego kwadracika, który ma już bardzo małą powierzchnię przyczepności, bardzo ciężko było mi to zeskrobać samym paznokciem. Ale tak jak też widać tutaj, próbowałem to dość mocno szpachelką zrobić. Oczywiście wiadomo, to jest szkło i to jest szpachelka i praktycznie cokolwiek bym nie nałożył na to szkło, to wiadomo, że taką szpachelką bez problemu niemalże wszystko będę mógł zeskrobać. Tak? Mniej więcej to wygląda ten efekt, to co widać, że ta masa to nie jest to, że ona odchodzi cała, tylko i faktycznie kawałki ciągle się trzymają. Tutaj pokazuję właśnie, jakie są odległości mniej więcej pomiędzy tymi nacięciami. No i wybiórczo w tych odpowiednich momentach grubość tej masy, jaka była nałożona, tak jak tutaj 1,3 mm. Na tej mniejszej próbce z drobniejszym nacięciem mamy 1,2 bodajże mm. Troszeczkę cieniej. Tutaj warto też zauważyć to, co ma, jaką zaletę ma ta masa przez drobne kruszywo, to, że możemy ją docierać do zera, czyli tak jak widać tutaj całe cieniowanie, które zostało zrobione na szkle.
No i też po bokach, na samym rancie tego szkła widać, że ta masa się nie oderwała od tych rantów, prawda, tylko tam została. Tutaj próbowałem już po odczepieniu taśmy, próbowałem paznokciem też zeskrobać, czy zejdzie ta masa. No nie udało się. A tak wygląda już gotowa próbka w technologii amerykańskiej, czyli zastosowana zielona masa ProForm Ultralight, po czym wyszlifowana, odpylona, zastosowany primer Magic PVA, po czym dwukrotnie pomalowane farbą Diamond Hard Kid Proof, a to wszystko przy użyciu wałka Produzji 3/8 cala i zrobiony efekt Orange Peel. I tutaj oczywiście nie mogło zabraknąć testu przyczepności, jak to wszystko się trzyma bez tych mleczek gruntujących i tego wszystkiego, tylko bezpośrednio masa Giant Compound, na to primer i farba nawierzchniowa. Dlatego użyłem tutaj no chyba najmocniejszych taśm, tych stricte pakowych, które bardzo, bardzo mocno przywierają do powierzchni. No i jaki był efekt? No w sumie to oczywiste. Tak jak widać, wszystko zostało na swoim miejscu, także nie ma potrzeby kombinowania z różnymi produktami, a po prostu robić systemowo, tak jak to robią w Ameryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii, jeszcze w kilku krajach Europy, bez żadnej kombinacji, po prostu systemowo.